Wybory parlamentarne przyniosły także zmiany na liście posłów z województwa podlaskiego. Z pracą w Sejmie żegna się Bernardeta Krynicka i Tomasz Cimoszewicz, a także suwalska posłanka Bożena Kamińska, która spędziła w ławach poselskich 2 kadencje. Teraz, jak zapowiada w mediach, wróci do pracy do Suwalskiego Ośrodka Kultury, gdzie przebywa na urlopie bezpłatnym mimo rozwiązania stosunku pracy. Kadencja dyrektorska Bożeny Kamińskiej wygasła jesienią 2017 roku. I tym samym wygasła jej umowa o pracę. Kamińska przegrała ogłoszony w 2018 roku na stanowisko dyrektora konkurs. Okazuje się jednak, że na jeden dzień przed wygaśnięciem kontraktu Bożena Kamińska złożyła wniosek o urlop bezpłatny na czas sprawowania mandatu posła. Spełniła tym samym jedyny warunek potrzebny do uzyskania ochrony posła powracającego do pracy zawodowej poza parlamentem. Ta ochrona byłych parlamentarzystów jednak działa tylko przez 3 miesiące. Wszystko więc wskazuje na to, że kończąca kadencję posłanka wróci do pracy. Może jednak być tak, że zatrudnienie potrwa zaledwie przez 3 miesiące od daty wygaśnięcia mandatu poselskiego. Była posłanka dostanie na ten czas dyrektorską pensję, ale raczej nie trafi w szeregi kadry zarządzającej ośrodkiem. Dowiedzieliśmy się nieoficjalnie.